Witam Was, moi drodzy widzowie. Po emisji ostatniego odcinka o dronach przybyło mi aż 17 subskrybentów. Bardzo mnie to cieszy, ale jest to dla mnie też jasny sygnał, że ta tematyka Was interesuje i warto to jakoś tam jeszcze rozszerzać. Tylko tak naprawdę o czym mógłbym Wam opowiedzieć, skoro w poprzednim odcinku pokazałem Wam już praktycznie wszystkie przygody, jakie mnie spotkały. Na szczęście, jak to mówią, życie pisze najciekawsze scenariusze. Przekonałem się o tym, będąc z rodzinką na urlopie w górach. Bo w ciągu jednego weekendu udało mi się aż dwukrotnie rozbić drona, z czego raz zajęło mi to 2 sekundy, także myślę, że jestem rekordzistą na YouTubie, jeśli o to chodzi. Wiele się trzeba naubierać, żeby człowiek legalnie polatał w tym kraju. Skoro tu zaglądasz, to pewnie stoisz przed dylematem, czy nie kupić Awaty albo Awaty drugiej generacji. Nie jestem w stanie Ci udzielić odpowiedzi na zasadzie kupuj bądź nie kupuj. Wszystko zależy od tego, kim jesteś i czego oczekujesz od tego sprzętu. Chciałbym Ci jednak zwrócić uwagę na poważne błędy konstrukcyjne, które popełniono przy projektowaniu Awaty pierwszej generacji. Czy te same błędy zostaną powielone w Awacie dwójce? Tego nie wiem, bo w momencie, kiedy to nagrywam, do premiery pozostały jeszcze 2 dni. Ale jeżeli jesteście w posiadaniu pierwszej generacji Awaty lub poważnie rozważacie zakup dwójki, to radziłbym Wam obejrzeć ten materiał do końca. Ja się nazywam Jarek Konrady, witam Was na kanale Hard Rock Enduro. Intro. Tym pierwszym moim wypadkiem nie będziemy się jakoś rozwodzić, tam przyczyna była banalna. Po prostu nie chciałem startować ze śniegu, dlatego położyłem moją Awatę na plecaku, tak jak tutaj, po prostu rozłożyłem te rączki, licząc na to, że wystartuję bez problemu. No niestety zaraz po starcie wiatr zdmuchnął ją troszkę w tą stronę, zahaczyła i przez to wylądowała na śniegu. Niby nic takiego, upadek z około 20-30 cm, ale tak pechowy, że akurat złamałem śmigło. Ten upadek to jest też główny powód, dla którego odradzałbym Wam zakup śmigieł 3-łopatowych, które wcześniej chciałem dla Was przetestować. Dlatego, że oryginalne śmigła firmy DJI mają aż 5 łopat i żeby wytworzyć taką samą siłę nośną, one muszą być dużo bardziej wyprofilowane. Przez to wystają z tej obudowy, no i przez to są też narażone na uszkodzenia, nawet przy upadku z niewielkiej wysokości, no i mi się to właśnie przydarzyło. Miałem zapasowy komplet śmigieł, właśnie tych oryginalnych, w plecaku, w hotelu, także tego dnia już byłem jakby wyłączony. Przejdźmy do kolejnego upadku. Tutaj sobie znalazłem dogodne miejsce do startu, może pół godziny po wschodzie słońca, troszkę jeszcze za ciemno moim zdaniem, jeszcze mogłem troszkę poczekać. Także wystartowałem, znalazłem sobie jakiś obiekt, tutaj taką wieżę, nad którą chciałem przelecieć, po czym zrobić flipa i zanurkować do jej podstawy. Po raz kolejny miałem pecha, coś się wydarzyło, dron zupełnie bez mojej kontroli spadł na ziemię, na śnieg. Udało mi się go odzyskać, szybko do niego podbiegłem. No i po raz kolejny nie mam śmigła. Nie wiem, czy kojarzycie sytuację. W poprzednim odcinku pokazywałem, jak latem też robiłem obrót pierwszy tego dnia i nagle coś się wydarzyło, co spowodowało, że dron spadł na ziemię, a tam już się okazało, że brakuje jednego śmigła i to śmigła nie tylko pojedynczej łopatki, tylko śmigła w całości. No i tutaj podobna sytuacja. Znalazłem praktycznie połowę tego śmigła, przy której były 3 łopatki. Drugi raz podobny przypadek, tak? Dron spada praktycznie bez powodu, bez mojej ingerencji, bez jakiegoś wkładu, nie było żadnej siły zewnętrznej, czy tam nie uderzyłem w nic i tak dalej, a dron kolejny raz spada.
Dało mi to troszkę do myślenia, więc zacząłem szukać i trafiłem na materiał o takiej, wiecie, klikalnej nazwie Awata i eksplodujące śmigła. Wątpię, żeby te śmigła eksplodowały same z siebie, ale uważam, że mogą same z siebie pęknąć i to w najgorszym możliwym momencie. Każdy moment jest zły na to, żeby śmigło ci pękło, ale mogą pęknąć w sposób całkowicie nieoczekiwany. Nie jesteście w stanie tego zauważyć. Przede wszystkim nie jesteście też w stanie przewidzieć tego, że coś się za chwilę wydarzy. Słuchajcie, na dzisiaj muszę kończyć. Nie dlatego, że to koniec tej historii, będzie jeszcze druga część, ale postanowiłem dzielić swoje odcinki na takie 5-minutowe. Tak to się kończy. A i tak sobie postanowiłem, że na tym kanale będziemy się witać i żegnać w ten sposób. Na razie.